Po pierwsze, zagrajmy dalej w Albion. Bo to było po pierwsze Primo. Po drugie Primo. W tej krainie, w tym mieście, na tym lądzie mamy po raz pierwszy raz nieliniowe zadanie, a mianowicie możemy rozwiązać... O, są budynki Iskai, prawda? Możemy tutaj... To jest taka fabuła właśnie z planem zabójstwa przewodniczącego Rady, o czym się zaraz dowiemy. I można ją rozwiązać na dwa sposoby. Można to zrobić tak, żeby on przeżył, a można tak zrobić, żeby on zginął, nie? Jak przeżyje, to dostajemy za to nagrodę. I po prostu ten. Ja będę się tak starał to zrobić, żeby on przeżył, nie? I po trzecie, Primo, Ultimo, tutaj znajduje się... mapa skarbów. Można ją kupić od jednego gościa. Dobra. Grupa właśnie weszła do The Open Path, do karczmy The Open Path, otwarta ścieżka. Jest zapchana i jest tutaj parno i ciepło, czy coś takiego, nie? W tej tawernie. Ożywione dyskusje, wielu gości sprawiają, że normalna konwersacja nie jest możliwa. Zdaje mi się, że w środku jest bar. No, tak to. Zawsze sprawiałeś wrażenie takiego, który chodzi po barach. Chadza, codziennie. Tylko chleje. A wszyscy są zadowoleni z usług prostytutki, jak widać. Nie, chciałem z tym porozmawiać, z tym gołym. Chodź tu. Nie, gdzieś tu jest koleś, który kurde sprzedaje to. Żebrak. Kryte. Witajcie, nie znam was. Czy jesteście tutaj gośćmi? Tak, jesteśmy w trakcie długiej podróży. W każdym bądź razie życzę wam wszystkiego najlepszego i wiele szczęścia. Czy znacie główne szlaki podróżne z Belveno? Nie byliście tu, nie jesteście tu bardzo długo, czyż nie? Poszłabym do Kounos, gdybym była wami. Z drugiej strony... Nie. Z jednej strony... żyją tam bardzo interesujący ludzie. Z drugiej strony... jest ona... Kounos jest na drodze do Srimalinar i jestem pewna, że ludzie znajdujący się tam mogą wam udzielić porady i innego wsparcia. Kounos to mała wioska na płaskowyżu w pasie górskim. Podróż tam nie jest prosta, ale nie wyglądacie na takich, co się szybko poddają. Dobra. Tutaj są przygotowywane przekąski i zimne posiłki. No! O, znowu hełm leży. Chyba ten ziom. Ten. Aurino! Wdajcie obcy. Jestem Aurino i jej fie, że was spotkałem. Jak się wam podoba nasza tawerna? Tugo. Chyba mi się wydaje, że chodzi o tawernę, nie? Witaj. Dziękujemy, że się pytasz. Doceniamy dobry napitek. Normalnie zafiera to dużo czasu, żeby wyrobić sobie tutaj smak. Nie? Ale ja wam wiesę. Tak tuko jak tuko nie będziecie zatapiać swoich smutków. Okej. Sorrow.
No cóż, co byście powiedzieli na to, jakbyście nie mogli ufać najważniejszym ludziom w Mieście? Możesz być dokładniejszy? Rada Sprawiedliwości myśli, powinna być dla ludzi. Drugi raz już kłóciłem się z moim sąsiadem. Kłóciliśmy się o posiadłość. I o kto jest właścicielem. Kurde, nie mam pojęcia, co on tutaj ma na myśli przez słowo witche, nie? Are with white. White? Na farada powinna powziąć sprawiedliwą decyzję w sprawach takich jak ta. Ale w obu sprawach osąd był niesprawiedliwy przeciwko mnie. Co? Aha, niesprawiedliwy wobec mnie albo wobec mojego sąsiada. Rafa Fofrofu skonfiskowała własność. Nie? Nie rozumiem tego. Coś jest nie tak z Radą. On chyba tak dziwnie mówił, dlatego że się schylał. Kawałek ziemi. To nie ma nic wspólnego. Wspomniałem o tym tylko jako o przykładzie, nie? Okej. To chyba nie jest ten gość, który ma mapę. Chyba, że on później mówi. W ogóle to ciężko się tak gada takim głupim głosem. Tu jakaś jeszcze dziewczonka chodzi? Której się tutaj chyba nie podoba. A może ten dziad, co? Rozmawiałem z nim już? Tak. Dobra, to nie wiem, kto ma tą mapę. Może to później dopiero będzie dostępne, tak naprawdę. A to co za osoba? Dobra. Tutaj powinna być jeszcze jedna rezydencja gdzieś. Tutaj byłem? Chyba nie. Tak jest. Uwaga, uwaga. Poznajcie Sioban. Porozmawiaj. Witajcie, jeżeli szukacie wsparcia dla waszej grupy, oferuję moje usługi. Kurde, jesteś bezpośrednia, Sioban. Posiadanie wojownika może nieść ze sobą korzyści. Nie jestem mistrzynią, ale zdobyłam sporo doświadczenia. W każdym bądź razie chciałabym się do was dołączyć. Nieważne, to nie jest dla mnie ważne, gdzie pójdę i jakie cele będę. Jakie będą moje cele, czy coś takiego. Tak długo, jak mogę podróżować po świecie, uczyć się nowych rzeczy i trenować w bitwę. We'd like you to come with us. Chcielibyśmy, żebyś poszła z nami. Dobrze. No, to było proste, nie? Tak jak mówię, to jest postać zupełnie opcjonalna i dlatego pewnie ma taki ten upośledziony dialog. Dobra, wręczymy jej porządną broń, nie? W ogóle, Sioban, kobieta, 29 lat, Machino, to jest rasa, tak? No.
Wojownik, poziom 7. Dwadzieścia osiem punktów ma. I to jest wojownik, nawet lepszy od Drira, chyba. Z tym, że Drir jest po prostu szybki, nie? A Sioban, no Sioban jest wolniejszy od Drira, niestety. Dobra, ten miecz idzie dla Toma. Chociaż w sumie tutaj mam jeszcze jeden nóż, tak więc Tom się nie musi męczyć jakimś gównem, nie? Tarcze. No nie masz dobrej tarczy, to już masz. I zbroję masz kiepską. Trzeba będzie jej kupić coś. A tymczasem możesz nosić pancerz Meltasa. Porozmawiajmy. O co chodzi, Tom? Co robiłaś do tej pory? Jeżeli chciałbyś wiedzieć coś o moim szkoleniu. Miałem klasyczne szkolenie z Garadem. Spędziłam tam swoje młodzieńcze lata i nauczyłam się dużo. Potem podróżowałam z moim ojcem przez długi czas. Gdy był sezon na polowania, spędzał wieki jeżdżąc w koło, zbierając zapasy. W końcu usamodzielniłam się. Nauczyłam się zajmować się sobą. Haha. No, to znaczy, to nie znaczy dosłownie tak, ale powiedzmy, że można tak to ująć. Spotkałam ludzi i inne rasy. Nowe miasta i wioski i obce kultury. Ale muszę przyznać, w czasie tego czasu nigdy nie opuściłam kontynentu Maeni. A teraz dołączyłam się do was. Kto to jest Garad? Mój stary nauczyciel jest świetny, naprawdę go polecam. Jego specjalność to uderzenia krytyczne. Niewielu wie, że on wciąż uczy. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie spotkać go w tawernie w Kaunos. Każdego ranka pomiędzy 8 i 9. Ciekawa informacja. I najlepiej przynieście całą górę złota. On wymaga bardzo wysokich cen i nie można się z nim targować. Czy pochodzi z Beloveno? Tak, urodziłam się i zostałam wychowana w Beloveno. A przed chwilą powiedziałeś, że twój ojciec dużo podróżował. No dobrze. Podoba mi się tutaj, ale chciałabym zobaczyć więcej w moim życiu niż tylko moje rodzinne miasto. A przed chwilą mówiłaś, że dużo podróżowałaś. No dobra, nieważne. Czy chciałabyś dalej podróżować? Naprawdę tak dużo o tym nie myślałam. Kto wie, jak wszystko się potoczy, kiedy będę starsza. Na razie nie chcę o tym myśleć. I jestem zbyt awanturnicza, aby mieć normalny zawód. Nie mogę sobie wyobrazić mieszkania w innym miejscu, ale jak już mówiłam, to wszystko może się zmienić w czasie. Z czasem. Tutaj możemy ją zwolnić. Czy podoba ci się z nami? O. Do tej pory mi się podobało, nie narzekam. Dobra. Mamy Amazonkę w drużynie, nie? Świetnie. I tutaj nastąpi przerwa.